brzuska, to jakiś, coś orientacyjnego, że to już jest niedaleko. Człowiek zapamiętuje tego typu rzeczy. Natomiast ta puszcza, ona jest niezmienna w sensie takim, że ona jest cały czas jednolita, taka sama. Proste te drzewa, zadasz jakieś dołki, wszystko jest takie same. Wszystko jest takie same. Po przejściu 30 km wydawało nam się, że my już byliśmy w tym miejscu. Okazało się, że nie. Że to jest inny odcinek trasy. Koło godziny drugiej pojawił się za nami Kamaz. Kamaz? Ural, sorry. Ural, który zaczął zbierać maruderów. No, autentycznie, bo ci żołnierze już absolutnie nie dawali sobie rady. Powiedzieli, żeby ich nawet mieli zastrzelić, oni się stamtąd nie ruszą. Puzio dzielnie dawał sobie radę, ale musiał oddać te karabiny, oddać ten plecak, no i wracaliśmy już z powrotem wszyscy razem bez dodatkowego obciążenia. Chlupało nam w nogach. Te majtki, co pozakładaliśmy, co tak się poubieraliśmy na tą cebulkę, spadały nam w czasie tego wymarszu. Szczypały nas nogi, szczypały nogi od wewnątrz, bo jajca poobcierały nam nogi. Słuchajcie, ból nie z tej ziemi. Chlupało nam w nogach. Nawet nie wiedział. Ból też. Chyba mieliśmy poobcierane te nogi. Ja nie wiem, bo jeszcze nie, nawet tego nie... Pot się lał niemiłosiernie. Ja po prostu... Słuchajcie, ja myślałem, że było gdzieś tak z minus 15, jakby padła komenda, rozbieramy się, to bym się rozebrał. Niektórzy żołnierze zaczęli w krzaki wyrzucać wyposażenie, czyli tam saperki, OP1 i co tylko było, wiecie, obciążeniem w plecaku, wyrzucali. Koło godziny trzeciej, już jak się zbliżaliśmy do koszar, miły widok, kazali nam się ogarnąć, żebyśmy jako tako wyglądali. No bo wiecie, wchodzimy do miasta, no to żołnierz musi jakoś wyglądać, nie? Oczywiście prawo skrzydłowe płyta, żeby było wesoło. Witaj nam wojsko, myśmy co Polsko śpiewamy. Wchodzimy weseli i szczęśliwi na tą kompanię. Ludzie, my nie byliśmy szczęśliwi, byliśmy tak zorani. Ja pierwszą rzeczą, jaką zobaczyłem, to mówię, Boże, co mi tak chlupie w tych nogach? Ja myślałem, że ja się spociłem. Zdejmuję te buciory. Nie uwierzycie. Ja miałem całe nogi we krwi. Całe nogi we krwi. Ja miałem... Wszystko było we krwi. I nie tylko u mnie. Tak byliśmy zajebani. Nogi pozdzierane, aż prawie do żywej skóry tam. Do mięsa. Jak pościągaliśmy te ubrania, to wszystko. Pod pachami, poobcierani. Tu poobcierani. W dupie poobcierani, wszędzie poobcierani, ból niesamowity, płacz. Kompania dosłownie nie nadawała się do następnych ćwiczeń. Co po niektórzy od razu zapisali się do lekarza na nogi. No bo przecież mieliśmy tak poździerane te nogi. Jak było takie, wiecie, na kompaniach, koryto, w którym żołnierze się myli. Napełnialiśmy te koryto wodą i wskakiwaliśmy w te koryto, żeby się wymoczyć. Żeby przynajmniej ten ból zamortyzować. Iwan taki był, jak wam opowiadałem wcześniej, Iwan Groźny, nie wiem, chyba miał jaja takie. Bo dosłownie prawie do kolan miał poobcierane wszystko i chodził to jak prima ballerina. Śmiechy były, ale wiecie co, naprawdę byliśmy wykończeni. Żadnego obiadu nie mogliśmy jeść. Ktoś nam powiedział, że przeszliśmy w granicach 45 do 50 km w pełnym ekwipunku. No to była zgroza, bo w żyłach to nam się krew gotowała. Cała kompania otrzymała zwolnienie na nogi i chodzenie w trampkach. Wchodzenie w trampkach przez tydzień. A te trampki jakie były wesołe, słuchajcie. Wiecie, jak się w trampkach chodzi fajnie, też po kocich łbach? To nie jest chodzenie. To jest lepiej na bosaka chodzić. Także doświadczenie z tym wymarszem było takie, że jak już robili nam następny wymarsz, to już nie było ubierania się tak. I od razu zapowiadam tym, którzy pójdą do wojska. Ludzie, leciutko. Tylko 2-3 shirty wystarczy. Bo ten wymarsz po prostu jest tak wykańczający, że w pewnym momencie
Człowiekowi nic nie będzie potrzebne, bo organizm wydziela taką temperaturę, że to głowa mała. Ale na zakończenie, żeby było weselej, szef zrobił nam apel mundurowy, bo przecież jak wyrzucaliśmy niektóre te rzeczy, czyli pałatki, OP1, prawda, saperki, no to on to wszystko, jak jechał tam samochodem, zbierał po tych krzaczorach, no to postanowił sprawdzić, co wojsko ma. Ale wojsko, wiecie, jest na tyle cwane, że zanim my weszliśmy, to już inni chłopaki, którzy byli w oknach i nas widzieli, to my im krzyczeliśmy, ty rzuć OP1, ty rzuć saperkę. Oni nam to uzupełnili. Także jak zrobili nam, wiecie, apel mundurowy, to wszystko mieliśmy. Szef był mocno zdziwiony. To jak to? To on ma ponad stan? Żeby był weselej. Słuchajcie, Puzio był bohaterem. Naprawdę był bohaterem i to, co on zrobił, ja nie wiem, jak ja nieraz słyszę, o, facet uratował dziewczynkę tam, prawda, bo się topiła, bohater. Ale ten człowiek w ciężkich warunkach bojowych, jeżeli by były, to spokojnie przy nim mogę stać i każdy z was. Bo to był naprawdę super facet, który niejednemu w życiu pomógł, ze względu chociażby na to, że był silny i wytrzymały. Ale przy tym był przyjacielski. Następną moją historią będzie historia związana z karami, jakie panowały w wojsku. Czyli wiecie, chodzenie na przepustki, ucieczki, powroty po pijanemu, raporty, żeby zabawić. A jak ganiało nas, prawda, WSW, jak złapali nas, jak nas golili na łyso. Słuchajcie, będzie wesoło. Cześć.